Drugi dzień w ogrodzie w Szczecinie. Połowa zrobiona. Tak spróbuję Wam pokazać zza siebie. No i druga połowa przed nami. Coś tam ponagrywamy. Zaraz Wam jeszcze dokładnie to wszystko pokażę. Bóg szpaniki. Tutaj troszeczkę jałowca zjadło. Tutaj Pan Damian z drabinami. Proszę bardzo. Jaki on jest silny. Oj, jak on zaraz coś zepsuje. Tutaj troszeczkę zajechane jałowce, ale z nimi to zawsze jest ciężko. No i zmora wszystkich ludzi na całym świecie, czyli Bóg szpany, co roku ambitnie atakowane przez ćmę. Tutaj już widać też, że żerowała. Tydzień temu zrobiłem oprysk mospilanem, więc coś tam ją pewnie dowaliło. No ale generalnie nie polecam Bóg szpanów nikomu. Sypią się, ciężkie w utrzymaniu, no i robale. I co tam, panie Damianie, zaczynamy czy nie zaczynamy? Zaczynamy. Jedziemy! Panie Damianie, wiesz co? Tu by trzeba było wytrzepać ten bukszpan trochę, bo on jednak jest za bardzo dojechany, a ja już zacznę tego łochudrę. Co masz? Nie wiem, kto podpalił, ale ktoś podpalił. Ktoś podpalił. Dobra, jest jeden zrobiony. Znaczy wstępny, bo tu trzeba wyczyścić. Ale tutaj taki nie rób, nic nie robi. Ty, jak ty to drzewo robisz? Tak samo będzie wyglądać? Ty, trochę za mocno go golisz chyba. Zostaw mu coś tam w środku. Oła, przewrócę się zaraz. Wracając do jałowca. Zaraz się go wyczyści i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak? No, nalejmy sobie mleka do kawy. To jest live Boży, ale jednak nie live. Nie, to jest YouTube. Czekaj, ja głowę mam uciętą. Ty jesteś cały, ja jestem... Ja też jestem. O, jak ja duży jestem, jak tutaj siedzę. Dobrze, spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań od fanów. Niestety nie było jeszcze pytań, więc sami te pytania wymyślimy i sami odpowiemy. Pierwsze pytanie, czy pan Damian jest singlem? Tak, pan Damian jest singlem, jest do wzięcia, ale z zastrzeżeniem, że no nie może być jednak blondynka, chyba że bogata. Jak zarabia w Erło, to może być, może być. Nie mamy łyżeczki. Nie potrzebujemy łyżeczki. Tutaj pani Rachela zrobiła nam ciasto. Znaczy ona nie wie, że nam zrobiła, ale... Ale dziękujemy, Rachel. Chyba tacie nie smakowało, więc dał nam. O! Z czekoladą. Czy co to jest? Ale jest petarda. Tak. Rachela może robić ciasto. Ty, mleko nam się zważyło. Mi się zważyło. Czemu mam twaróg w kawie? Ej, to znaczy, że to mleko jest trefne. Nie no, jest wczorajsze. Kupmy. Barista. No, odpowiedzmy na drugie pytanie. Czy warto mieć spiralki z jałowców? Ja uważam, że nie. Bo trzeba je przycinać dwa razy w roku, żeby to miało sens. A nikogo na to nie stać, tak? Kogo stać, żeby dwa razy w roku wynajmować ogrodnika, który będzie przycinał? No chyba, że samemu można to robić, ale... Kto ma na to czas? Dobrze, czy mamy jakieś kolejne pytania? Zimna kawa. Najlepsza z rana. Z twarogiem. No, drugie pytanie. Trzecie. Trzecie. Jak się panu sprawują nowe narzędzia? Dno totalne. Nie, bardzo dobrze. Drugi dzień pracy.
na Milwaukee. Na razie jest super wszystko. 10 na 10 bym powiedział. A tak trzeba z 2 miesiące popracować, żeby rzetelnie coś tam powiedzieć. Dobre to ciasto, zjem całe. Myślisz, że to borówki? To te takie czarne, z tych krzewów dzikich. Te, co się po nich umiera. To zjem całe i tak. Warto było. Rachela się tu przeszła w koło domu, nazbierała, co rosło. Albo to po tym małym piesku. No. Patrz, to jabłko, które zerwałeś tydzień temu, nadal tam jest. Bardzo dobra odmiana. A to jabłko co tu? A to nie, 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 nie ma tam jabłka. O. Czy mamy czwarte pytanie? Pytanie brzmi, czy te mikrofony działają? Właśnie po to jest to wszystko. Żeby sprawdzić, czy mikrofony działają. 1, 2. Jak mnie słyszysz? Tak. No więc zaraz idziemy pracować dalej. I co? Jak po drodze pojawią się pytania, to na pewno je sobie zadamy. Na pewno sobie odpowiemy, tak? Dobra, jak wybrnęliśmy z tego krzaka? Także tamten też tak podnieśliśmy. Proszę bardzo. Teraz są prawie identyczne. 2 lata temu krytycznie zmniejszone. Zobaczcie, to są 2-letnie gałęzie. Takie baty fajne porosły. Tutaj miejsca cięć. Więc grube gałęzie były usunięte. Rok temu delikatne cięcie. No i teraz już jakoś to wygląda. Za rok będzie 2 razy ładniej. Czy nie? Panie Damianie. Będzie 2 razy ładniej. Za rok się postaram bardziej. No i co? Jedziemy. Dobra, lecimy teraz z tym habaziem. Ojejku, jejku. Halo. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Jak to zrobić? No tak. Opa! Jeszcze trzeba będzie habazie z tego pościągać. I potem jeszcze raz przyciąć. Ściągamy habazie? No to ściągnijmy, jeszcze raz go przytnę. Podrówna. Tak jest, tak jest. Last gain. Ole mnie barki płoną. Ojejku, ole łapy wolą. Po bólu w barkach przydrze piątek. Już zajechanie bierze górę. Chcieliśmy zrobić żywopłot, ale chyba się poddamy dzisiaj. Już nie ma czasu. Trochę te krzaczki żeśmy opanowali. Już prawie wszystko zrobione. Ostatnie szlify. Słuchajcie, ostatnie szlify. No i właśnie jest jeszcze plan, żeby zrobić żywopłot. Ale on jest potężny. I średnio się chce coś takiego robić. Ale będzie trzeba kiedyś to zrobić. Zobaczcie. On tam ma jakieś jeszcze 3 metry do góry. To jest co najmniej o 3 metry za dużo. Ajajaj, nie ma już mocy. No i mamy efekt końcowy. Proszę, można się zachwycać, można krytykować, można krzyczeć, wyzywać i tak dalej. Uspokój się! Ja tu nagrywam pod YouTube. No i to właśnie jest pracownik miesiąca. Przed chwilą go rączki bolały. Tak, panie Damianie? Nie. Nie bolały rączki już? W ogóle. Nic a nic? No i tak to właśnie wygląda. A dlaczego ja nie polecam
jałowców na spiralki w ogrodzie, bo trzeba o nie mocno dbać. Zobaczcie, ta jest bardzo ładna, elegancka, ale tutaj na przykład te dwie są szczapy zajechane. One były już kiepskie 3 lata temu, kiedy się za nie zabierałem pierwszy raz. Już wtedy były kiepskie i ciężko to naprawić. Tak samo tutaj, zobaczcie. Trzeba byłoby je przycinać minimum 2 razy w roku. Zacząć przycinać, jak ma taki przyrost. A my je cięliśmy, jak miały taki podwójny. Więc trzeba byłoby to pilnować 2 razy w roku minimum. No i generalnie jest ciężko. Dużo właśnie jakichś tam brązowych miejsc. Ciężko się regenerują. Tutaj te przyrosty na górze zawsze są mocniejsze. Te na dole zawsze słabsze, więc jest ogólnie bieda. Tak samo nie polecam bukszmanów. Walka z wiatrakami. Cały czas ćma. Jak nie ćma, to grzyb. Dużo nawozu potrzebują, dużo wody. Dobrze mówię, panie Damianie? No właśnie. No, czy coś jeszcze robiliśmy dzisiaj oprócz tego miejsca? No to robiliśmy. Już tutaj zmierzamy. O, tutaj krytykują naszą pracę. Na YouTubie pani Daniela będzie z jej pitbullem. Chodź, pitbull. Chodź, malutki, tutaj. Tutaj chodź. Giorgio! Tak! Cześć, pokaż się, będziesz gwiazdą internetu. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj niech sobie gadają. O, proszę bardzo, Giorgio z nami biegnie. No i jeszcze tutaj ten placyk robiliśmy, jodła była zajechana, trochę ją wyczyściliśmy. Tutaj różne krzaczki, krzewuszki. Elegancko to wygląda. No i coś by trzeba było z tą sosną zrobić, ale nie wiem co. To wyjechaliśmy stamtąd. Z tym uchudrą dzisiaj pracowałem. Dzień dobry. Rączki go bolą. W ogóle. Z tym uchudrą... Tak, na YouTube'a. Z tym uchudrą nie pracowaliśmy. Obiecała... Nie, Damian obiecał ciasto. Nie. Daniela obiecała makaron. Tak. I makaronu nie ma. Nie ma. Nie ma makaronu. Zapomnieliście. Jedziemy do domu, nie ma makaronu. Thank you.